Cześć, witajcie na kanale Sportano. Ja nazywam się Maciek, a dzisiaj razem z Pawłem Tarnowskim nauczymy się pływać na deskach elektrycznych. Paweł, powiedz mi, ty na deskach coś pływasz, ogarniasz to, nie? Tak, pływam już prawie 20 lat. Jestem zawodnikiem kadry narodowej windsurfingu olimpijskiego, ale generalnie pływam na wszystkim, co jest związane z wodą, więc myślę, że tutaj bez problemu poradzimy sobie dzisiaj. Korzystając z tych pięknych okoliczności przyrody, jesteśmy na Lago di Ledro we Włoszech. Spróbujemy popływać na tych deskach. Powiedz mi, co to są w ogóle za deski? Co to jest? To są deski surfingowe, tylko różnie je od normalnych desek to, że mają napęd elektryczny. Ja właśnie siedzę, ty również, na wielkiej baterii, która napędza ten oto silnik. Jest to silnik, który występuje również w skuterach wodnych. Czyli de facto to są takie elektryczne skutery wodne, na których pływa się na stojąco, tak? Tak, można tak powiedzieć. Ja wolę nazewnictwo, że to jest po prostu deska surfingowa, na której możemy pływać bez fal. Tak jak widać, jest płaska woda, jesteśmy na pięknym jeziorku. Nie potrzebujemy mieć fal, która nas napędzi. Okej. Okay. W dzisiejszym filmie chcemy pokazać Wam, jak stawiać pierwsze kroki na takiej desce, więc powiedz mi, Paweł, od czego w ogóle zaczynamy? Co ja mam, jakby z czym to się je, gdzie jest przód, gdzie jest tył? Zacznijmy od tego, że Ty masz troszeczkę łatwiejszą deskę. Ona jest większa, ma więcej wyporu. Moja to jest deska, która już jest, powiedzmy, no, dla bardziej zaawansowanych osób. Jak widzicie, jak ja na niej siadam, no może jestem troszeczkę cięższy. Właśnie, Paweł, chciałem powiedzieć, przyznać się, że może jesteś cięższy. Tak, tak, jestem cięższy, ale mimo wszystko ona ma mniej wyporu, więc ja, gdy chciałbym na niej stanąć nie płynąc, od razu pójdę pod wodę, więc to już powiedzmy jest trochę dla osób bardziej zaawansowanych. Na tej desce spokojnie byłbym w stanie siedzieć lub nawet stać, nie płynąc. Okej. Od czego zaczynamy? Jakby od czego zaczyna się nauka na takiej desce? Nauka nie jest trudna. Praktycznie taka sama jak na zwykłej desce surfingowej. Zaczynamy od tego, że kładziemy się na brzuchu, próbujemy opanować za pomocą tego pilocika, jak czułe jest to urządzenie, jak mocno podaje nam mocy i zaczynamy pływać po prostu na brzuchu. Jeśli już to opanujemy, możemy siąść na kolanka. Pokażę Ci, jak szybko to zrobić w miarę sprawnie. Jeśli to nam się uda, położymy przednią nogę najpierw, kucniemy sobie na jednym kolanku, następnie wstaniemy i będziemy pływać już na stojąco. Jak się zatrzymuje i jak się skręca? Nie ma tutaj hamulca, po prostu ani wstecznego de facto. Zatrzymujesz to w ten sposób, że po prostu odpuszczasz gaz. No dobra, a skręty? Skręty, nie wiem, czy jeździsz na snowboardzie albo na nartach. Generalnie polega to na tym, że wychylasz się do środka skrętu, obciążasz lekko jedną. Czyli tylko balans ciałem, tak? Tak, balans ciałem. Tutaj się nie zmienia się miejsca postawienia nóg, tylko. Nie. Jeśli odpowiednio ustawisz nogi, nie ma takiej potrzeby. Musisz po prostu odpowiednio balansować i obciążać deskę z odpowiedniej strony. A jeszcze jedno pytanie, które myślę wszystkich interesuje. Jak długo na takiej desce można pływać? Na ile starcza bateria? Na takiej desce oficjalnie można pływać nieco ponad pół godziny, ale przy odpowiednio lekkiej jeździe spokojnie 2 godziny wystarczą. Okej, to jest całkiem sporo. Zaczynamy naukę? Myślę, że jak najbardziej. Zacznijmy od tego, że zakładamy te kontrolery na rękę, bo one toną, prawda? Tak, lepiej tego nie zgubić, bo to jest nasz pedał gazu, bez którego nie ruszymy. Mamy lisza. Lisz to jest taka linka, która zabezpiecza nas od tego, żeby nie zgubić deski. Ale jak widzicie, ta końcówka jest luźna. Po to, że gdy odpadniemy od deski i wciąż będziemy trzymać gaz, linka się napnie, a następnie oderwie od deski i jest to zawleczka, która wyłącza deskę. Wyłącza deskę, tak, jak najbardziej. No to świetnie. Czyli rozumiem, że zaczynamy od tego, że ten lisz wpinamy w dechę, tak? Tak. O, coś piknęło. Piknęło, to dobrze, to znaczy, że bateria jest podłączona. Co, i ona już chodzi? Ona już... Tak, jesteśmy gotowi do jazdy. Żeby jeszcze odpalić, należy przytrzymać przez parę sekund pilota. Nastąpiła wibracja. O, tak. I okej, bateria jest do końca. Ostrożnie. No i jesteś ready. Czy pokażesz mi jeszcze tu przy samym brzegu, na sucho, jak zrobić ten manewr wstawania? Pozwól, że ja tu ułożę dechę tak. Czyli zaczynamy od tego, że leżymy. Gdzie się trzymam w ogóle?
możesz złapać się za przednią rączkę albo za rączki boczne. To jest raczej wskazane, jak już będziesz płynął na kolanach. A ręce powinien mieć proste czy ugięte? Myślę, że w ten sposób jest ok. Następnie, jak będziesz szybciej płynął, możesz sobie te ręce cofnąć troszkę. Aha. I wesprzeć się gdzieś na poziomie klatki piersiowej. Tutaj, tak? Tak, w ten sposób, nawet bliżej, na ten klasykowy part. Jak będziesz gotowy, będziesz odpowiednio balansował ciałem, możesz wesprzeć się troszeczkę wyżej na rękach. Tak. Jak to zrobisz, polecam przeskoczenie na kucka. Dokładnie w ten sposób. No dobra, to na sucho to wygląda bardzo prosto. I płynąc będzie ci jeszcze łatwiej utrzymać równowagę, ponieważ jest to jak wjazd na rowerze. Im szybciej jedziesz, tym łatwiej się no rozumiem. No dobra, ja czuję, że jestem gotowy, ruszamy. Fiona, jak było? Rewelacja. To jest kapitalne. Wrażenie jest niesamowite, szczególnie jeśli chodzi o tą prędkość. Ta prędkość na tej desce jest naprawdę solidna. Tak, 50 km na godzinę na takim sprzęcie, szczególnie płynąc na wodzie, odczuwa się dużo bardziej niż na lądzie. Jadąc rowerem, czy skuterem, albo samochodem. To jest, myślę, super zabawa, ale powiedz, jakie twoje wrażenia? Jak pływał ci się na tej desce, jak na tej większej? Ta deska jest zdecydowanie bardziej stabilna, w związku z czym łatwiej mi się na niej startowało, łatwiej mi się wstawało potem. Natomiast jak już opanowałem zakręty w takim podstawowym stopniu, no to na tej desce mi się łatwiej skręcało. Zgadza się, ona ma mniej wyboru, jest troszeczkę węższa, dużo łatwiej wprowadzić taką deskę w skręt. Myślę, że fajnie mieć tak naprawdę dwie, no my mieliśmy taką możliwość dzisiaj to sprawdzić. Nie widzę problemu. Ja ci bardzo dziękuję za lekcję i bardzo ci dziękuję za to, że mogliśmy spróbować Piątala. Nie ma sprawy, dobrze ci poszło, też się cieszę. Słuchajcie, przyjemność jest niesamowita, naprawdę pływa się na tym kapitalnie. Zarówno te deski, jak i inny sprzęt wodny, sprzęt elektryczny, a nawet właśnie wodny sprzęt elektryczny znajdziecie oczywiście na sportano.pl. Bardzo wam dziękujemy, widzimy się na wodzie i w kolejnym filmie. Cześć!